Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Zobaczcie, przyszłam na dział dla dzieci małych. Jakie maleństwo. Takie świąteczne ubranka. No coś pięknego, naprawdę. Są takie papucie. Te różowe mi się podobają. One są za... Ile? Sprawdźmy. 26 zł, ale słuchajcie, mają bardzo twardą podeszwę. Niestety. Tutaj proszę, jakieś takie szlafroczki, bardzo miłe. Fajne zestawy. Z piżamą, ze skarpetkami, z różnych bajek. Tu mamy taki, słuchajcie, dział z inicjałami. Więc to jest naprawdę fajne. I też są znaki zodiaku. Zobaczcie, nawet są na promocji te zestawy. Z rollerem i z taką maseczką do spania. Mamy na przykład koziorożec, skorpion. O jest, słuchajcie, mój wodnik, a w Poznaniu ostatnio nie było. Cała masa tego tutaj jest. Ale zobaczymy coś innego jeszcze. I są też takie pudełka. I w środku są, słuchajcie, kule, więc to też jest fajne. A tu z kolei mamy kalendarz z kulami. 12 dni, 50 zł. Jakie tu są w ogóle kule. Niestety nie ma pokazane. Ale to, słuchajcie, też by było, myślę, fajne. I mój ukochany dział z kulami. Zobaczcie, jaki wybór. Większość z nich jest takie same, jak były w Poznaniu. Ale naprawdę jest tego mnóstwo. Nawet, słuchajcie, możemy kupić takie torebki, które możemy zapakować do kula i właśnie dać komuś na prezent. Takie torebki są po 6 zł. Te są takie fajne, z takimi diamencikami. I większość, słuchajcie, z nich jest tak za 6 zł. Niektóre są za 9 na przykład. Ten zestawik jest bardzo ładny, taki słodki, uroczy. I tu zobaczcie, mamy kulę w kształcie choinki, więc na pewno ją wezmę. I mam też te kule w domu, takie właśnie z diamentami. Cała masa tutaj ich jest. A tu co tutaj mamy? O, zobaczcie, mamy też taki owocer. Dział paznokciowy. Nie ma, słuchajcie, nic konkretnego, te są w miarę okej, takie zwykłe. Te też są nie najgorsze. Takie szare. Te też są bardzo ładne. Może te bym kupiła. O, i takie, słuchajcie. Myślę, że jak ktoś nie lubi kolorowych paznokci, to takie właśnie są idealne. Te są też super. Ten kolor jest fajny, więc na pewno bym wzięła. Tu mamy coś świątecznego. Taki lila. Kolorowy jakieś. Coś takiego. Błyszczącego i takie zestawy dla małych dziewczynek. Zobaczcie, jakie śmieszne. Takie już naprawdę dziecięce. Proszę, unicorny, jak ktoś lubi. Te są, słuchajcie, naprawdę ładne. Więc myślę, że na to się skuszę. One są za 15 zł, są o wiele droższe niż tamte, ale też są na pewno lepszej jakości. Te by były całkiem spokojne na to. Dział ze Stitchem. Zestawy prezentowe, gąbeczki. Te szczotki wyglądają ciekawie. Zanotka do rzęs. Też są rolery do twarzy. Kosmetyczki. Znowu zestawy prezentowe. Maseczki do spania. Nie wiem, czy to ktoś w ogóle używa, słuchajcie, bo jakoś nie jest to chyba zbyt praktyczny gadżet. Jest też dział perfum. Ja, słuchajcie, w sumie nigdy nie kupowałam w Primark. Nieraz, słuchajcie, chyba kupiłam w Primark perfumy. Były naprawdę ładne, ale też nie są jakieś mega trwałe. Ten tusz, słuchajcie, miałam ostatnio, go kupiłam i jest naprawdę świetny. I teraz stwierdziłam, że wezmę ten na przetestowanie. Kocyki są też bardzo fajne, ale nie są, słuchajcie, tak milutkie jak ten mój biały z Action. Są też o wiele cieńsze niż ten mój właśnie kocyk. Tu mamy też dział, czekajcie, bo ktoś przychodzi. Tu mamy też dział świąteczny. To jest bardzo ładne. Mamy też takie, zobaczcie, reniferki srebrne. I to też mi się bardzo podoba. Taki komplecik sobie kupić. Zobaczcie, jakie dziadki do orzechów wielkie. Śmieszne. Zobaczmy, ile one kosztują. 60 zł. Nie jest to jakoś bardzo dużo. Zobaczcie, to są Stitche, które grają.
tam to jest tyłu. Są to też, słuchajcie, bardzo fajne bluzy za 30 zł. Są takie zwykłe, bez nadruków, takie z nadrukami. Tutaj mamy na przykład taki nadruk, coś takiego. Tom już, słuchajcie, sobie wziąłam. I są też takie, znowu właśnie zwykłe, bez żadnych nadruków. Tu takie krótsze, jak ktoś lubi takie krótsze bluzy, na przykład do jeansów. Te kurtki są w miarę okej. Mają fajny styl. I te są bardzo krótkie. Zobaczcie, jakie płaszczyki. Nie jest to w ogóle mój styl. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że dużo osób takie coś lubi. Patrzcie, jakie myszka Miki. Jakie to jest śmieszne. Tu mamy takie wielkie słoje na ciasteczkę. Proszę, są tu jacyś fanowie Harry'ego Pottera? Ja nawet nigdy nie oglądałam. Ale myślę, że z takiej poduszki taki fan by się ucieszył, słuchajcie. Bardzo fajny welwetowy materiał. Tu mamy długopisy z Harry'ego Pottera, zobaczcie. Fajnie to się prezentuje. Patrzcie, jest coś nawet dla psa. Przekąski dla psa. Na choineczkę. To jest śmieszne. I ubranka, proszę bardzo. Zabaweczki też są. Pet toy, które piszczą. Bardzo fajny dział do ćwiczeń. Gdzie jest dużo fajnych leggingsów. Fajny materiał. Są też takie staniczki. Te są fajne, ale ja bym wolała chyba te. Te mi się podobają, więc zaraz znajdę rozmiar dla siebie. Tu też mamy takie różowe tematy. Zobaczcie, jaki Barbie pasek błyszczący za 40 zł. Kolorki są fajne. Brylanty. Tu mamy takie. No, ciekawe, ciekawe. Jestem, kochani, już w swoim apartamencie. Jest naprawdę pięknie, klimatycznie. Łóżko z ogromnym zagłówkiem. Dywan, który naprawdę tutaj daje fajnego charakteru. Lampeczki oczywiście też są. W ogóle fajne takie przytulne, ciepłe światełka. Bardzo fajny fotel, taki welwetowy. Tutaj mamy taki szezlong, powiedzmy, z stołem. I tutaj, słuchajcie, taka fajna, bardzo miła niespodzianka. Zobaczcie, jest pierniczek, jest nawet makaronik biały z takim napisem, jest kawałek ciasta, jest naprawdę bardzo miła. No i słuchajcie, najważniejsze jest oczywiście to, jaki mam widok z tego pokoju, a widok naprawdę zbiera dech w piersiach, zobaczcie. Widać Warszawę, całe centrum, w ogóle to jest 14 piętro, więc tak to się prezentuje z tej odległości. Tam też, słuchajcie, możecie zobaczyć Pałac Kultury. Właśnie zaznaczyłam, że chcę mieć widok na Pałac Kultury. Tu mamy też, słuchajcie, hotel Marriott widoczny z tej strony. I teraz pokażę Wam jeszcze, jak to się prezentuje tutaj. Oczywiście jest ogromny telewizor. I tu mamy znowu ogromne okna. Właśnie to jest apartament, który jest narożny, dzięki czemu właśnie mamy z dwóch stron okna. Wszystkie nasze wieżowce, drapacze chmur widoczne. Tak to się prezentuje z góry. Zestaw do robienia kawki. Tak to się prezentuje. Więc można sobie zrobić kawkę. Apartament, słuchajcie, ma 37 metrów kwadratowych, z tego co pamiętam. Tutaj mamy też łazienkę, w której jest prysznic. Opsa. Tak się prezentuje. No i tu wiadomo, kibelek i umywalka z lustrem. A zobaczcie, jak tu jest pięknie. Jak w bajce. Naprawdę cudownie.
pokaz był piękny, a ja teraz do tej pączkarni chcę iść, która jest najpopularniejsza chyba w Warszawie, ona nazywa się Mod Donuts. Pączki, słuchajcie, są, jest tak zimno, ja mam całe ręce czerwone, także idę już do swojego hotelu się ogrzać. Zobaczcie, jaka ładna choinka. Jeszcze wam chciałam pokazać korytarze. Zobaczcie, jak ładnie. Naprawdę bardzo fajny styl. Chciałam wam pokazać, jakie wzięłam. W ogóle, słuchajcie, były ostatnie 4 sztuki, bo no już praktycznie zamykali. Ten jest jakiś taki korzenny, piernikowy. Tutaj mamy Oreo, tutaj mamy taki czekoladowo-orzechowy, no i kokosowy. Także zobaczymy, jak będą smakować. Jestem już, słuchajcie, w łóżku. Zobaczcie, jaki mam widok. Jak w ogóle jest jasno. Więc zaraz na pewno będę musiała opuścić tutaj te firany, no bo jest za jasno, a ja nie umiem spać, jak jest za jasno. Witam was, moi drodzy, z takim pięknym widokiem. Właśnie popijam sobie herbatkę i jem tego pączka. Jest fajny, bardzo dobry. I ten z kokosem też był, słuchajcie, pyszny, więc polecam wam, jak będziecie w Warszawie, to sobie kupcie, bo naprawdę są mega dobre. Ja właśnie, słuchajcie, się spakowałam, też troszeczkę musiałam poogarniać, powyrzucam rzeczy do kosza. No i zaraz właśnie kończy się doba, także wychodzę. Więc proszę, ostatni wgląd na widok Warszawy. Pałac Kultury rano był za mgłą, praktycznie niewidoczny, teraz już go widać lepiej. Więc słuchajcie, naprawdę, jakbym znowu zostawała w Warszawie, to zostałabym właśnie w tym hotelu przez wzgląd na ten widok, ponieważ widok jest rewelacyjny. Bardzo mi się tu podobało, także polecam wam serdecznie pobyt w tym hotelu. Jestem właśnie we Flora Point i są piękne ozdoby świąteczne. Ogromne dziadki do orzechów, zobaczcie. Tutaj jest pięknie różowo. Zobaczcie, ile różowego. Proszę, nawet możemy sobie zrobić zdjęcie z panią, zjeść sobie ciasteczko, wypić lampeczkę winka. Tu mamy wystawy różnych bombek, które możemy w tym sklepie zakupić. Zobaczcie. I te pieski są naprawdę śliczne. Zobaczcie, jakie cuda, Boże. Tu naprawdę można, słuchajcie, przepaść. To jest bardzo fajne, takie prezenciki. Są też błyszczące usta. Zobaczcie, kosmetyki. Super się to prezentuje. Nawet są perfumy. Naprawdę bardzo ładne. No pięknie, naprawdę. Zobaczcie. Nawet można kupić takie doniczki fajne. Te choinki też są, słuchajcie, całkiem spoko. No i słuchajcie, oczywiście też muszę iść do tych słynnych reniferków, bo między innymi właśnie tutaj przyjechałam, więc idziemy zobaczyć, jak śpiewają pięknie. Uga, 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 zobaczcie, jaki ruszający się niedźwiedź. Zimowa kraina. Naprawdę piękna wystawka. Do tej kuli, słuchajcie, próbowałam wejść, ale mi się nie udało, ponieważ mam klaustrofobię, więc no niestety. Bardzo fajny napis. Taki wielki na ogród. Zobaczcie, jaki wielki renifer. Ogromne ozdoby, naprawdę wielkie, gigantyczne. Ta żyrafa, słuchajcie, jak pani się prezentuje z tym żyrandolem. Świetnie. Zobaczcie, jaka ściema. Ja tą choinkę kupiłam half price za 70 zł i tam pisało, że ona była normalnie za 120. A tutaj, proszę, jest za 62, czyli przepłaciłam, ale skam. Zobaczcie, jak pięknie. Do góry mamy taki okrąg z bombkami. I tu można sobie zrobić zdjęcie. We wish you a Merry Christmas.